Możemy się uczyć i rozwijać, bawić i cieszyć. To wy sprawiliście, że możemy mówić i śpiewać po polsku. Bądźcie spokojni. Wasz trud nie poszedł na marne. Wciąż pamiętamy i znamy historię naszej ojczyzny. Drodzy powstańcy, życzymy wam długich lat wyzdrowiu wśród życzliwych i dobrych ludzi. W prezencie ofiarujemy wam żołnierskie piosenki. Nie noszą lampasów, lecz żarej strój. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota, lecz w pierwszym szeregu podąża na bój. Piechota, ta szara piechota.
Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Bo za naszą Polskę idą w bój. Legiony to żołnierska duta, legiony to skraceńczu los. Legiony to żołnierska duta, legiony to ostatni stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los. Oddanie ojczyźnie. Za autorytet. Za to, żeście nie poddaliście. Cześć i chwała bohaterom. Pamiętamy. Młodzież żyjąca w XXI wieku, jesteśmy pełni podziwu dla Was, bohaterów naszego kraju. To dzięki Wam, Waszej odwadze, bohaterstwu, wierze w zwycięstwo, niesłomnej postawie, determinacji, żyjemy dziś w wolnej Polsce. Chcemy Wam złożyć życzenia zdrowia, wielu radości, spokoju oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu Waszego życia. My, uczniowie Szkoły Podstawowej w Wyszomsku, życzymy Wam i wszystkim Polakom, aby nasza ojczyzna nigdy więcej nie musiała walczyć o niepodległość. Chcemy, aby świadectwo Powstania Warszawskiego było dla nas i kolejnych pokoleń jedynie powodem do dumy i pamięci o Was, warszawskich dzieciach. Życzenia składają uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku, pani dyrektor i wychowawca. Powstanie warszawskie to ważniejsze wydarzenie w życiu Polaków. Co roku obchodzimy rocznicę tego sprawiedliwego zmienu, aby pamiętać o tym, co rozwinęli zawody ojczyzny. Po drugiej okupacji Polacy rozpoczęli powstanie zbrojne przeciwko Niemcom w Warszawie. Powstanie zorganizowała Armia Krajowa w ramach akcji Burza. Wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Godzina wybuchu powstania to 17:00, tak zwana godzina W. Powstanie wzięło udział wielu młodych ludzi, którzy nie walczyli z dumą w ręku, ale pomagali w ten sposób. Chłopcy angażowali się w harcerskiej poczcie kolorowej. Nosili pocztę lub rozkazy. Dziewczynki były sanitariuszkami, opatrywały radę żołnierzy oraz mieszkańców. Największą podróż zorganizowaną w pomocy Zarządu Żelazny Krajowej, w Zarządzie Strzelania Szeregu. W trakcie 2-miesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły około 16 tysięcy zabitych i przeginionych. 20 tysięcy rannych, 12 tysięcy dziennych poniewoli. Powstanie trwało 63 dni. Zakończyło się 2 października 1944 roku.